8 marca był dniem, podczas którego brzydsza część mieszkańców Łukowa zaprosiła panie na kawę i ciastko do Szafa Pub. Obchody Dnia Kobiet już po raz czwarty zorganizowały klub motocyklowy CWS Łukstok, TFM oraz portal Łuków Historia. W tym szczególnym dniu zapytaliśmy panie, czego sobie życzą. Z okazji 8 marca uwagi przede wszystkim na co dzień. Miłych gestów, bo tego nigdy nie jest za dużo, nie tylko w tym dniu. No a poza tym to dużo, dużo miłości i tyle. No wytrwałości przede wszystkim, żeby nas akceptowali takimi, jakie jesteśmy. Nie narzekali i szanowali przede wszystkim. Ja uważam, że najważniejsze to jest zdrowie, szczęście i miłość. Też szczęście przede wszystkim i zdrowie. No zdrowie jest najważniejsze, ale najważniejsze jest gimnastyka. My na przykład chodzimy na Uniwersytet Trzeciego Wieku i mamy wspaniałą taką panią Agnieszkę, która na godzinę czasu ćwiczy. Przychodzimy dużo lżejsze do domu. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Każda według swoich intencji, na pewno spokoju, zdrowia, dobrych ludzi, grzecznych panów, miłych zawsze. Dzisiejsze święto jest ważne dla wszystkich pań, chyba dlatego, że nareszcie panowie od nas zaczynają dbać. Czego życzyć? Przede wszystkim zdrowia i ciągle takich przyjemnych chwil jak dzisiaj. I dziękujemy oczywiście panu Andrzejowi, który jest mózgiem całej imprezy nie od dziś, za zaangażowanie i za organizowanie tak miłego spotkania. Czego zaś życzył pan Andrzej Zdrojewski i pozostali panowie wszystkim paniom z okazji ich święta? Zdrowia, pogody. Szczęście. Z mojej strony jedyne życzenie, które mi przychodzi do głowy, żeby Dzień Kobiet był cały rok. Myślę, że z okazji 8 marca przede wszystkim zdrowia, ale również spełnienia wszystkich marzeń. No bo tak naprawdę myślę, że to się wszystko kręci dookoła naszych marzeń i realizacji tego. I coś mi więcej pozostaje powiedzieć. No świetnie, że są w Łukowie tego typu miejsca, które chcą organizować takie imprezy. Świetnie tutaj przychodzi, świetnie się patrzą te wszystkie uśmiechnięte panie, które piją sobie kawę, uśmiechają się do siebie nawzajem i po prostu tworzą ten niesamowity klimat. No przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności. Przede wszystkim, żeby dać im bezpieczeństwo i dużo miłości. Tak? Według mnie najważniejsze w życiu jest szczęście, więc tego powinniśmy życzyć wszystkim starszym i młodszym kobietom, żeby były przez całe swoje życie szczęśliwe. Tak, to jest najważniejsze. Szczęście, spokój ducha. Żeby były grzeczniejsze. Bardziej miłe, bardziej przychylne dla swoich panów. Abyśmy docenili kobiety i doceniali je każdego dnia, a nie tylko od święta, ponieważ tak naprawdę to wszystko, co robimy każdego dnia, to robimy albo dla kobiet, albo przez kobiety. Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Z Kaśką można było konie kraść, chociaż wiem, że chciała przeżyć ze mną swój pierwszy raz. Magda zło i Olga mnie zagłaskałaby na śmierć, a Agnieszka zdradzała mnie. Yeah, yeah.